Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z otwierania paczek FIFA 14 Ultimate Team. Tym razem mamy złote paczki zawodników premium za 25 tysięcy, każda, jest ich 10 i one zawierają tylko zawodników, 12 zawodników, co najmniej 10 złotych, w tym 13, że... Tak, co najmniej 10 złotych, w tym 13 rzadkich, tak chciałem powiedzieć, co by było totalnym bezsensem. Co najmniej 10 zł, w tym 3 rzadkich. Tak, można trafić. Jaki kod? Jakiś kod mogę wykorzystać, tylko nie mam żadnego kodu. Dobra. Kod. Otwieramy pierwszą paczkę Radamel Falcao. Czy poprowadzi nas do zwycięstwa? Ja bym chciał trafić, tak przyznam szczerze, Jove, Ticia, Inform, bo przydał mi się do składu. A czy tam się to uda? Nie, Maggio. Rosco, bramkarz jakiś meksykański, a dobra, do klubu. Martos, środkowy obrońca, niezłe staty, jak na srebrnego, więc sobie go zatrzymam. Victor Ibarbo, czy ja cię mam w klubie, czy ja cię nie mam? Zapomniałem, nie mam cię w klubie, widzicie? Rodriguez, środkowy obrońca, kolejny raz Meksyk. Tadić, Dusan Tadić na SPO, nam się trafia, mi się dawało, że on grał. Albo on był we FC Twente, był prawym skrzydłowym, a w Southampton, jeżeli dobrze myślę, tak, to jest Southampton, Dusan Tadić gra pozycję środkowego pomocnika ofensywnego, no i naprawdę statystyki ma dobre i predyspozycje ma do tego dobre, żeby taką postacią tam być. Maggio, prawy pomocnik Napoli, Żirkow, lewy pomocnik Dynamo Moskwa, Kune, bramkarz Kaiser Chiefs, Gago, środkowy pomocnik defensywny z ligi tej argentyńskiej, Leto, lewy pomocnik z Katani chyba, Borja, napastnik, co to za drużyna jest, Liga Bencomer Mix, czyli Liga Meksykańska, jest z Ekwadoru, klub Puebla się nazywa. Jarmelo, lewy obrońca, Udinese, Calcio, i cóż, Almero sobie wyślemy. Listę transferową, Maggio sobie wyślemy na listę transferową, resztę sprzedaję, bo nie mam za dużo miejsca na tej liście transferowej i tak muszę oszczędzać. Alaba, Dawid Alaba, teraz nam tutaj paczka numer 2, a w niej Pepe, jest środkowy obrońca, bramkarz Leno, wcześniej gdzieś kiedyś trafił mi się jako Inform. Bardzo dobry bramkarz niemiecki, Burmistrzów, lewy pomocnik Kubanu, Krasnodar chyba, tak, to jest FC Krasnodar. Dobrze, no to lądujesz na... mogę cię zatrzymać, tutaj Kokelin, lewy pomocnik Arsenalu, srebrny, oczywiście Dżagielka ma niezłe statystyki, pójdziesz na sprzedaż. Altin Top, Pepe, no to Pepe jest tutaj. Brewers, środkowy obrońca, tempo słabe, Carlos Martinez, Kone, Insin, Milito i Gargano, no tutaj środkowy napastnik Insin z Napoli, no tempo wysokie, wzrost słabiutki, tu Diego Milito, on nie jest chyba teraz zbyt drogi po przejściu do ligi argentyńskiej, Gargano. Środkowy pomocnik Napoli, no staty ma niezłe, ale niestety miejsca nie mam, więc was sprzedaję wszystkich. Paczka numer 3 w tym odcinku, Arturo Vidal. Fajnie, że to są sami zawodnicy, większa szansa na trafienie kogoś dobrego, ale znając życie i znając FIFA, to Caceres nam się trafił właśnie. Dominguez, SPO z Olympiakosu Pireus. Ochoa, bramkarz, w tej chwili widzę Malagi. Ajów sobie zatrzymamy. Zebina, Boruc, Arthur, Southampton, Denisow, Caceres. Caceres na handel, kolejny Caceres, Kombarow, lewy obrońca Spartaku Moskwa, Luis Muriel, proszę bardzo, Riemann, bramkarz. I Barclay, środkowy pomocnik ofensywny z Evertonu. Muszę powiedzieć, że Everton to ma całkiem niezłą kadrę. 80 tempa, wzrost 188 i 4 gwiazdki słabszej nogi.
No, nie powiem, że chyba cię wyślę na sprzedaż, bo zapowiadasz się dobrze. Najwyżej cię potem wypierdzielę z listy transferowej, jeśli bym nie miał miejsca. Teraz paczka numer 4. Lionel Messi we własnej osobie. Jeszcze jakby się sam się trafił w swojej paczce, to już by było całkiem zajebiście. Ale Julio Cesar. I brawo, bramkarz Barcelony, ale już go mam. Alvarez, lewy pomocnik, Liga Meksykańska, ale go nie mam, sobie go zatrzymam. Harfal, lewy pomocnik, kolejny srebrny, fajny, spoko. Sirokow, Spartak Moskwa, zatrzymam. Borus po raz kolejny, Malafiev. Malafiev, to Liga Rosyjska, nam się w dużej ilości trafia. Taylor, środkowy obrońca Newcastle, Larouka, Onuoha, whatever. QPR, Bassong, brawo, no do brawo na handel. Rukawina, kiedyś mi się w informie trafił. I Julio Cesar w benefice Lizbona. Co sezon się przynosi na gdzieś indziej, tak. Reszta sprzedajemy w tak zwaną cholerę. Paczka numer 5. Arturo Vidal ponownie. Co nam przyniesie ten nie włoski, aczkolwiek chilijski środkowy pomocnik? Srne, Gibson, Traore, Zoid, Lucio. Bramkarz Zoid jest, nie mam go. Gibson? No to ja sobie ich wszystkich zatrzymam, po co ja mam ich sprzedawać. Nie no, Lucio to nie będę zatrzymał. Donaldson, no zobaczcie. Srna, Jarvis, Kone po raz kolejny, Gibbs, Douglas, Leandro i Gomez, bramkarz, co to za drużyna jest? Watford, FL Championship, aż tam go wyniosło. Też często zmienia drużyny. Gipsa wyślemy. Darius Rene tak samo. A reszta out. Precz z moich oczu. Tak. A teraz znowu Lionel Messi. Mógłbyś przynieść mi tutaj Ibrahimowicza na przykład do składu francuskiego. Chętnie bym go sobie potestował, czy jest fajny, czy nie. Royce! Marco Royce nam się trafia! Proszę bardzo. Szkoda, że nie jest warty tyle, co kiedyś. Dalej jest jeden z droższych graczy, ale nie jest walczy, że to kiedyś, a tu jest Cardozo, kiepskie tempo, piękne strzały, piękne główki. Ward, prawy obrońca, Crystal Palace, De Rossi, proszę bardzo, Daniele De Rossi, jego na handel, Barton, Michel, Danilo, Pitti, Peralta, Moisander, Royce, ale Marco Royce. Ten to musi wylądować na liście transferowej. Sanchez, Mino i Fernando, śpede. Shakhtar Donieck. 5 slotów wolnych na liście transferowej mi zostało. Teraz Tim Cahill. Paczka numer 6. Czy tam 7? Paczka numer 7 raczej. Tak jest. Paczka numer 6 była wcześniej. Paczka numer 7 znowu De Rossi. Król, bramkarz Newcastle. Forrester, lewy pomocnik jakiejś śmiesznej drużyny, Doncaster. Dobrze. Espindola, napastnik od razu z wartownikiem. Ciekawe karty mu walnęli, wartownik mu dali. De Rossi, tego nie rozumiem. Tosić, Barton, Klerk, Handanović, Polli, Welbeck, Destro i Rukawina po raz kolejny. Welbeck, Handanović i De Rossi lądują na mojej liście transferowej. Zostało mi 2 wolne sloty. Najwyżej kogoś nie sprzedam. Sprzedam na Quixelu, jak nie trafi mi się dobry. Batstuber! Proszę bardzo. Tchis. Jaki rudzielec z SPD. Oj, tempo to ty masz. Super, naprawdę. Lucarelli, Batstuber, 82 obrony, 76 główek.
Altin Top, Boketti, Kone, po raz kolejny. Kone to prawie co w każdej paczce mi się. Nagatomo, Alvarez, Gomes mi się trafił, McCarthy, Ginter, Barnetta. Nic ciekawego, paczka out. Nie no, niektórzy z tych zawodników byli całkiem przyzwoici, ale kiedyś przy normalnym rynku transferowym mieliby tam swoją niezłą cenę, ale tak to są warci całe nic. Łukasz Piszczek, Piszczu Piszczu, Cattermole, Niedermayer, Reyes, środkowy obrońca, FC Porto, sobie go zatrzymamy. Zresztą ja mogę wszystkich ich zatrzymać, bo dlaczego nie? Enrique, środkowy obrońca, Reiner, SPO, co to za drużyna jest? Klub Bahia Liga de Brazil, która ma zniknąć w FIFA 15. Więc 90 tempa, SPO, spoko, Ture, Taylor, Charles, Piszczek, Vossen, Wijnaldum, Leandro po raz kolejny. No to Piszczka sobie wyślemy. Ture wart nie jest zbyt wiele. Więc jego sobie nie wysyłam. I została nam jedna paczka. Stefan El Sharaoui na sam koniec. El Faraon. Co nam przyniesie El Faraon? Coś dobrego poproszę. Jakiegoś Informa. Pizarro, no naprawdę. Pizarro, Ben Arfa. Nolan, Berezucki. Hulahan. Ulrich. Almusa. El Hamdawi, napastnik marokański. No naprawdę, spoko. Pizarro, Ben Arfa, Kabore, Trash, Luszakow. Mnóstwo zawodników z Ligi Rosyjskiej mi się trafia. No to Ben Arfa wylądujesz na liście transferowej, a reszta... Adios amigos, los vatos locos. Ta paczka nie jest już dostępna i cóż, nie trafiłem w tym momencie żadnego informa. 10 paczek po 12 zawodników, 0 informów. Zero naprawdę drogi graczy poza Marco Reusem. I to by było na tyle w tym otwieraniu paczek. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.